Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jakiś czas temu media informowały, że abonament RTV no to nie tylko za radio i za telewizor, ale nawet jeśli macie smartfona, tableta czy jakieś inne urządzenia, to wtedy też, jak to mówiła poczta polska, tłumaczyła, że jest obowiązek zapłacić abonament RTV, no bo słuchamy radia, bo może oglądamy telewizję w smartfonie i teoretycznie idąc tym tokiem myślenia. Wszyscy ludzie w Polsce musieliby płacić abonament RTV, mało tego. Niektórzy to posiadają kilka telefonów, kilka tabletów, kilka komputerów, no kilka takich sprzętów multimedialnych, no i wszyscy, nawet ci najmłodzi, przedszkolaki, uczniowie, licealiści, tylko osoby, które skończyły 75. rok życia, no to nie, ale cała reszta to nie wiem, dwa abonamenty, trzy abonamenty i to wcale nie jest taki jakiś odległy pomysł, bo wszystko idzie bardzo, ale to bardzo... Szybkimi kroczkami, bo moi drodzy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wpadła na genialny pomysł, że jak komuś na przykład nie chce się płacić, no to oni zmuszą takiego delikwenta do zapłaty abonamentu RTV. No i wzięła sobie do pomocy Pocztę Polską, która teraz szuka namiętnie kontrolerów abonamentu RTV. Na tyle szuka, że nawet ogłoszenie na OLX się zamieścili. Zobaczcie. Tutaj jest OLX. Rozpocznij pracę z Pocztą Polską. No, w Poczcie Polskiej jesteśmy największym pracodawcą w Polsce. A to ciekawe. Stanowisko do spraw kontroli abonamentu RTV, czyli ludzie, którzy będą kontrolować, czy dobry Polak płaci. Poczta Polska SA? tak, akurat we Wrocławiu w Starym Mieście. Etat, pełny etat. Umowa o pracę. Doświadczenie nie jest wymagane. Uwaga, miejsce pracy. Częste podróże służbowe. No, nie wątpię. Na pewno częste będą. Pracownicy. Z Ukrainy. Mile widziani. Poczta Polska, stanowiska do spraw kontroli i abonamentu. Miejsce pracy Wrocław, ulica Krasińskiego. 1. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony. Zastępstwo. Ciekawe za kogo. Jeden etat. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 15. A to już wiadomo, od której do której będą kontrolować. I teraz, tak. Twoje zadania: Przeprowadzanie kontroli obowiązku rejestracji urządzeń RTV na terenie województwa dolnośląskiego. Wsparcie w zakresie. Opracowanie odpowiedzi na pisma wyjaśniające od abonentów, promowanie rejestracji odbiorników RTV i dołącz do nas, jeśli masz doświadczenie minimum średnie, masz prawo jazdy kategorii B i własny samochód, który możesz wykorzystać do pracy. A to fajnie, nie? Nawet trzeba mieć własny samochód. Znasz obsługę komputera i programów pakietu Microsoft Office, potrafisz organizować sobie pracę, jesteś osobą komunikatywną i sumienną, mile widziane. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, i tak u nich zyskają tam ludzie wsparcie, atrakcyjne warunki pracy i tak dalej, i tak dalej. Nawet na stronie poczty polskiej są te oferty pracy. Tutaj sobie klikamy, oni tutaj mają oferty pracy, klikamy sobie i bum, pojawia się stanowisko do spraw kontroli abonamentu RTV miejsce pracy wraca wszystko to co na liście, czyli dołącz do nas, jeśli masz swój samochód i tak dalej i tak dalej, czyli szukają kontrolerów do ściągania kasy za abonament RTV. Jak podaje Business Insider, poczta zatrudnia kontrolerów abonamentu RTV i Ukraińcy są mile widziani, jak mogliście widzieć przed chwileczką, jak Wam pokazywałem te wszystkie oferty. Kontroler moi drodzy jest po to, kontroler jest po to, by sprawdzić czy w gospodarstwie domowym nie płacącym abonamentu RTV jest telewizor i lub radio. Kontrolerowi nie wystarczy zrobić zdjęcie anteny na balkonie, czy radio odbiornika w samochodzie. Uwaga! A właśnie zapomniałbym, wszyscy ci, którzy mają samochód i w tym samochodzie mają radio, a praktycznie 100% takich samochodów posiada radio. No to też trzeba będzie zapłacić. Zweryfikowane musi być, czy odbiornik jest sprawny. I czy może odbierać programy? No to jedziemy sobie, jedziemy i kontroler wparuje do samochodu otworzy tam, wsiądzie, włączy, działa, Radio Z, działa, działa, tam Polskie Radio, no to trzeba zapłacić. Ale jak informują, moi drodzy eksperci, to w obecnym stanie prawnym użytkownik samochodu nie ma obowiązku udostępniania pojazdu osobie kontrolującej. Czyli jak przyjdzie albo pani, albo pan kontrolę, to mu powiecie, przykro mi bardzo, ale nic z tego, nie ma takiej opcji, proszę sobie iść dalej, do widzenia. I podobno takiej samej kontroli nie musi się poddawać osoba zamieszkująca w lokalu. Ale jak na przykład pisze ostatnio o2.pl, nowy, fajny tytuł, nowy bad na niepłacących abonamentu. Mogą oni obniżyć emeryturę, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, znów to co mówiłem na początku, wpadła na genialny pomysł, żeby emerytom ściągać z emerytury. No jak emeryt, a emeryt lubi oglądać bardzo, no to sobie mu ściągną i będzie płacił. A taka opłata za jeden miesiąc to może nie jest dużo, bo to jest 8.70. Rocznie to jest 104 zł ale jak już mamy odbiornik radiowy i telewizyjny, to zapłacimy rocznie 327 zł. I to jak sobie pomnożymy tę kasę, no to wyjdą bardzo, ale to bardzo duże pieniądze. A wiecie, jak jest na zachodzie? To jest po prostu jak się rozlicza człowiek, no to sobie wpisuje, że ma telewizor albo nie ma. Tutaj chyba też sobie to wpisuje, nie mam zielonego pojęcia. A tak naprawdę, jak oni piszą o radioodbiorniku w samochodzie, zaczynają mówić o smartfonach, o tabletach, o różnych tego typu sprzętach, no to przecież oni mogą się dowalić do wszystkiego, nie? To czyli tak. Nie dość, że sobie płacicie abonamenty, no bo najczęściej wszędzie płacimy abonamenty. Chcemy sobie wykupić coś, to płacimy abonamenty. Chcemy sobie obejrzeć mesz, no to najczęściej płacimy abonament. Chcemy sobie obejrzeć film, płacimy abonament. Chcemy sobie bez reklam posłuchać yy, jakiejś tam muzyki, płacimy abonament. Chcemy sobie ściągnąć muzykę, płacimy abonament. Za wszystko płacimy abonament. Chcemy mieć telefon, płacimy abonament. Chcemy mieć internet, płacimy abonament. Chcemy posłuchać radia. Przez internet, za który już zapłaciliśmy, też musimy zapłacić abonament. To znaczy na razie jeszcze nie. No ale jak szukają kontrolerów, jak już przebąkują, że może coś tam, to jestem przekonany, że tak. Ale słuchajcie, bo jak na przykład płacimy abonament za telefon czy za internet, to to już wszystko powinno być wliczone. To mnie to nie powinno obchodzić. Poza tym, jak go mi udowodniam, że ja słucham radia? A ja nie słucham radia. No osobiście nie słucham radia. Nie oglądam telewizji. Osobiście nie. Nie lubię radia. Nawet jak się jedzie samochodem, to radio wkurza po prostu. To radio jest tak beznadziejne, że wkurza. Ale to specyficzne takie polskie radio, naprawdę, gdzieś tam we Francji czy gdzie to te radio są jeszcze jakieś normalne, że się jedzie normalnie. A tutaj cały czas jedno i to samo, nuda, 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 nuda. Po prostu ja nigdy nie słucham radia. Ani tych RMF, ani Radio Z, ani te wszystkie inne. Po prostu nie, bo to jest groch z kapustą, pomieszanie z poplątaniem. Jest tak nudny i beznadziejny, że jeszcze miałbym za to zapłacić, abonament RTV? No chyba zwariowali. Czyli jak ktoś ma 75 ryk życia i więcej, no to nie musi płacić. Ale jak ktoś ma 74 i mniej, albo 85, nie wiem jak to liczyć, mniej, no to kurczę, no to jednak musi zapłacić. To znaczy, jak mu wejdą i udowodnią mu, że ma w domu radioodbiornik. No ale to każdy przeciętny człowiek teraz ma. No ja nie mam. Wystawiłem, pamiętam, w 2012 roku, wziąłem telewizor, Zniosłem go, bo to było na drugim piętrze. Zostawiłem go przed budynkiem na chodniku. Na drugi dzień już go oczywiście nie było, bo ktoś go wziął, bo mnie wkurzał i wyniosłem. I od tej pory nie mam telewizora. Czyli już jest 12 lat, kiedy nie mam telewizora. Pamiętam, bo to akurat był taki paryski chodnik. No to tam wiecie, szybko znika, szybko znika. Czego byście nie zgubili, nawet to już nie znajdziecie po minucie, bo wszystko znika i już niczego nie ma. Dobra, trzymajcie się bardzo cieplutko, życzę Wam miłego wieczoru, jak najmniej telewizji, jak najmniej radia, jak najwięcej pożytecznych filmów, filmików gdzieś tam poglądać, posłuchać, bo to się zawsze przyda. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia, cześć pa. pa.